Trzy wybrane fragmenty z dzisiejszego nagrania. Chcesz się zetknąć z Gandhim? All right, to są filary Indii, ale jak zawsze fundamenty są w ziemi, w ukryciu. Dotarłem do pewnego kutiru, czyli schroniska górskiego, gdzie w oddaleniu od świata i ludzi Żyła grupka ascetów wedantystów. Bo Wy, Europejczycy, Boga szukacie nad obłokami zaś świętych w pieczarach, a oni są tuż, czasami bliżej was, aniżeli przypuszczacie sami. Skąd już obecnie wiedzą oni, że myśl jest też pewnym rodzajem energii? którą wkrótce będziemy przesyłali na odległość, jak przesyłamy obecnie fale z nadawczych radiostacji. Rok 1934. Wiktor Loga. Boże Narodzenie w Himalajach. Od lat kilkunastu, to jest, od czasu kiedy przypadkiem wpadła mi do ręki jakaś fantastyczna opowieść o istnieniu gdzieś w głębi Indii, w cudzysłowie, nad ludzi, którzy pod względem rozwoju duchowego mieli być o tyle wyżej od przeciętnego Europejczyka, o ile my stoimy wyżej od hotentotów. Od tego czasu nie przestawałem przy każdej sprzyjającej okazji analizować głębiej treści tej książki. Myślałem sobie, Fantazja fantazją, hiperbola literacka swoją drogą, ale dlaczego nie ma być na dnie trochę prawdy? Rozwój ludzkości jest faktem niezaprzeczonym. Nie jest on być może wszędzie równomierny. Niepokój, walki narodowościowe i socjalne nie sprzyjają podnoszeniu się kultury duchowej. Prawda, że wielu geniuszów urodziło się właśnie w chwilach epokowych zawieruch i przemian, ale zbiorowość nie może w takich okresach znajdować się w dobrych warunkach dla swej ewolucji. Dlaczego więc faktycznie nie miałaby istnieć gdzieś w świecie pewna garstka ludzi osiadła od wieków, zdala od wojen, rewolucji, zwierzęcej walki o byt, aby przez szereg pokoleń wyrobić w sobie świadome specjalne uzdolnienia umysłowe? Nawet w pozytywizmie i racjonalizmie wykształcony Europejczyk nie może a priori odrzucić tej hipotezy. Czyż więc dziwić się będziecie, szanowni czytelnicy, że lądując w południowych Indiach, miałem m.in. tę ukrytą myśl, czy mglistą nadzieję, czy wreszcie podświadomy plan natknąć się na człowieka, przy którym poczułbym się hotentotem choćby z uniwersyteckim wykształceniem. Oczywiście z góry wiedziałem o trudności, nie tyle spotkania takiego lub takich nadludzi, ile porozumienia się z nimi, bo któż lub co ma służyć jako kryterium porównawcze? Egoizm, zarozumiałość człowieka nakarmionego naszą wiedzą formalną, są zazwyczaj większe, aniżeli mędrca prostaka, który w każdej prawdzie umie oddzielić plewy od ziarna, znikome i przelotne od wiecznego, tak jak prawdziwy artysta, szuka leitmotywu melodii w arabeskach kontrapunktycznych dekoracji. Z myślą więc taką nie zdradzałem się długo, nawet przy widzeniu się z luminarzami nauki i sztuki współczesnych Indii ale los mi sprzyjał. Kiedyś na przechadce nad brzegiem Oceanu Indyjskiego pod Kolombo na Wyspie Ceylon z przygodnie znajomym Hindusem po dłuższej rozmowie na temat współczesnej kultury i współczesnych bolączek ludzkości usłyszałem takie słowa. Zwiedzasz nasze szkoły, będziesz u Rabindranatha Tagore, chcesz się zetknąć z Gandhim? All right. to są filary Indii, ale jak zawsze fundamenty są w ziemi, w ukryciu. Jedź w Himalaje, tam są jeszcze spadkobiercy naszych starożytnych rishi, czyli ludzi, którzy w ucieczce od światowego zgiełku, ale po poznaniu go, w skupieniu ducha, tworzą syntezę wiedzy. Tylko nie sądź, że będzie to odrębna jakaś rasa ludzi lub fakirzy. Pomowie ich prostej i życiu ich prostem poznasz ich. Bo Wy, Europejczycy, Boga szukacie nad obłokami zaś świętych w pieczarach, a oni są tuż, czasami bliżej was, aniżeli przypuszczacie sami. Ale i naszym marzeniem jest nie tylko wykąpać się w gangesie choćby raz w życiu, ale też przeżyć choćby parę tygodni w Himalajach spokoju zastanowić się nad sobą samym i nad naszym stosunkiem do wszechświata. Koniec cytat. Upłynęły tygodnie od tej przygodnej rozmowy z nieznanym mi nawet z nazwiska Hindusem. Wiem tylko, że był to człowiek wysoce wykształcony. Pamiętam, że przychodził prawie co wieczór na werandę naszego domu w Waterveit pod Colombo i godzinami dyskutował z innymi hindusami na temat Boga, religii, wiedzy i życia wiekuistego. Pamiętam, że byli wśród nich wyznawcy bramanizmu, buddyści, Mahometanie, Singlezi, Tamile, Bengalczycy i inni, a jednak ożywiła ich jakaś jedna myśl, łączyła jakaś wewnętrzna zgoda. Mówili długo o ich ostatnim w cudzysłowie nadczłowieku, czyli mistyku wizjonerze, jakby się wyraził przeciętny Europejczyk, o Ramakrishnie, który przed kilkudziesięciu laty rozpoczął duchowe odrodzenie Indii, przede wszystkim na tle jedności religijnej. Będąc prostakiem, bez wykształcenia, stanął on na najwyższym poziomie duchowego polotu wedanty Advaity, której zasady streszczają Hindusi w jednym sanskryckiem zdaniu Ekham Sadvipra balhudda Vedanti Wszystko co istnieje jest jedno, mędrcy nadają mu różne imiona. Pamiętam, że szczerze się cieszyli, kiedy wspomniałem o specjalnym kulcie ludu naszego do Matki Bożej. Zaprowadzono mnie wtedy do jednej ze szkółek powszechnych na ścianie wisiał obrazek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Czy to jest szkoła chrześcijańska? Zapytałem. Nie, to szkoła hinduska, ale my czcimy ten najwyższy symbol oddania się i miłości macierzyńskiej. Przeszły tygodnie. Jak w kalejdoskopie przemknęły obrazy różnych przeżyć w Madrasie, Kalkucie, Benares, w Santinkete, Rabindra, na Tatagore, wielkie i małe, przyjemne i przykre, indywidualne i takie, które chciałoby się opowiadać każdemu rodakowi. Ale coś ciągnęło dalej i wreszcie sen stał się rzeczywistością. Znalazłem się w Himalajach, w głębi w kierunku Nepalu. Trudno zaiste jest opisać majestat tych najwyższych na świecie gór, dzikość ich, zawrotna wysokość. W dolinie, w podzwrotnikowym słońcu, bujna roślinność, a tuż śnieżne szczyty i lodowce stanowią kontrasty nieznane gdzie indziej w górach. Nie to jednak było źródłem atrakcji. Dotarłem do pewnego Kutiru, czyli schroniska górskiego, gdzie w oddaleniu od świata i ludzi żyła grupka ascetów-wedantystów. Pozwolili pewien czas zamieszkać u siebie, co przypomniało mi przykrą odmowę w analogicznym wypadku chęci zatrzymania się w pewnym klasztornym budynku w Sartenach na Korsyce. Nie pytają o motywy przybycia, nie mają nic do ukrywania czystość życia pod każdym względem, wegetarianizm, praca ręczna, pomoc bliźnim w moralnej lub fizycznej potrzebie, medytacja, lektura. Oto tłowidowni zewnętrzne. Co się dzieje w duszy ich? Jakimi potencjałami woli skoncentrowanej myśli, jasnowidztwa, telepatii i leczenia rozporządzają oni? Któż dociecze? O tym się nie mówi, Oto nie ośmieli się nikt spytać. Ale skąd faktycznie przyszła i gdzie była znana jeszcze przed odkryciem radu jedność materii i energii, jeśli nie w Indiach? Skąd już obecnie wiedzą oni, że myśl jest też pewnym rodzajem energii, którą wkrótce będziemy przesyłali na odległość, jak przesyłamy obecnie fale z nadawczych radiostacji? Gdzież wreszcie już dzisiaj potrafią czytać najskrytsze myśli człowieka prawda i my czytamy często z oczu dziecka bez porozumienia językowego znamy jego potrzeby bo sami je przeżyliśmy lecz jeśli tak to prawdą jest że ci bracia nasi są braćmi starszymi że mogą rozumieć nas tak jak my ludzi pierwotnych Zbliżył się okres świąt Bożego Narodzenia 1933 roku. Himalajska grupka zakonników wedantystów, wierna idei, jedynego niewypowiedzianego, a mającego różne postacie i imiona, wierna wizji przyszłego zjednoczenia ludzkości zapragnęła uczcić datę urodzin Bożego dzieciątka. Czy samozwańczo, nie wiem. Wieczorem 24 grudnia zapalono pochodnie poza Kutirem, grupka zasiadła w kole. Nastąpiły pienia w języku sanskryckim, potem nauka w języku angielskim o jedności życia, na tle którego stają się zrozumiałemi. Potrzeba miłości bliźniego, współczucie dla zwierząt, umiłowanie świata roślin czy to ukryty panteizm nie wiem niech otem sądzą filozofowie i teolodzy po nauce dzielono i rozdano owoce dla wspólnego spożycia wiatr ze śnieżnych szczytów himalajskich obniżył raptownie temperaturę gwiazdy na przeczystem ciemnobłękitnym niebie świeciły blaskiem nadzwyczajnym na tle gór, na tle światła archaicznych łuczy w pochodni, grupka tych postaci ubranych w różowo-pomarańczowe togi wydała się wizją nie z tego świata. Jakżeby się chciało dziś w nową rocznicę przesłać drogą ducha tym dalekim przyjaciołom tę cudowną naszą polską melodię i te uniwersalne, pełne głębokiej prawdy słowa antytezy, Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony. Dziękuję za poświęcony czas, pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego dnia i szczęśliwych świąt.